Panie profesorze, jakie są najważniejsze doniesienia dla lekarzy i dla pacjentów po zakończonym niedawno w Wiedniu zjeździe dotyczącym cukrzycy? Był to europejski kongres, to jest ważny kongres. Ja bym powiedział, w hierarchii takich kongresów, no to jest no, drugi po amerykańskim. Dużo materiałów jest przenoszonych zresztą również z kongresu amerykańskiego, który był w czerwcu. Ja myślę, że jest kilka wątków. Jest oczywiście wątek badań doświadczalnych, teoretycznych, który może dla lekarzy praktyków ma mniejsze znaczenie. Natomiast myślę, że dużo miejsca było poświęcone nowym grupom leków. I tych grup nowych leków jest w tej chwili dość sporo. Natomiast niektóre, no już według nas trochę starsze grupy leków, jak na przykład leki inkretynowe, proszę pomyśleć, to już nazywamy je starszymi lekami, no już były zaprezentowane w odniesieniu do nich długoterminowe badania bezpieczeństwa i skuteczności. Myślę, że to jest ważne. Druga taka ciekawa grupa leków to były leki, które wymuszają utratę glukozy z moczem, tak zwane flozyny, też bardzo badane, no i szereg innych nowych rodzajów, na przykład insulin długo działających i ultrakrótko działających. No postęp jest po prostu bardzo duży i szybki. Z jednej strony postęp sygnalizowany na kongresie, a z drugiej strony po raz kolejny od 1 września na liście leków refundowanych nie znalazły się doustne leki inkretynowe. Co to oznacza dla polskich pacjentów? Pani redaktor, my jesteśmy opóźnieni. Ja bym powiedział już w tej chwili dramatycznie spóźnieni, bo na dobrą sprawę to z poważnych krajów w Europie nie ma sytuacji, żeby te leki nie były refundowane w takiej lub innej formie. Leki inkretynowe to jest grupa leków opartych o tak zwaną oś jelitowo-trzustkową i to są dwie grupy leków. Jedna to są leki podawane w iniekcjach i tu znowu dużo pokazywano na kongresie wykonywanie iniekcji raz w tygodniu albo nawet raz w miesiącu, czyli no, jak gdyby ta obawa wszczyknięcia jest już mniejsza. I druga grupa leków, które są lekami doustnymi, tak zwane gliptyny, które robią bardzo dużą karierę i właściwie we wszystkich schematach leczenia w tej chwili są nawet wymieniane jako leki, od których można zaczynać leczenie cukrzycy typu drugiego. A na czym polega, bo często mówi się fenomen leków inkretynowych? Znaczy, leki te mają jedną zaletę. One działają, one pobudzają wydzielanie insuliny z komórek beta-trzustki. I ich zaletą jest to, że one działają wtedy, kiedy jest podwyższony poziom cukru. Czyli jeżeli pacjent ma wyższy poziom cukru, lek działa. Natomiast jeżeli ma poziom cukru prawidłowy albo obniżony, lek nie działa, czyli nie ma niebezpieczeństwa niedocukrzenia. Dotychczasowe stare leki, tak zwane sulfonylomoczniki, działały bez takiego hamulca i działały niezależnie od poziomu cukru we krwi, wobec tego było ryzyko niedocukrzenia. Oczywiście pacjent, mając uczucie niedocukrzenia, co robi? Zjada posiłek. Wobec tego było niebezpieczeństwo niedocukrzenia i przyrostu masy ciała. Te leki, ja to nazywam, że one są inteligentne, bo one no, działają wtedy, kiedy trzeba. I to jest olbrzymia zaleta, wygoda, komfort dla pacjenta. Mówimy o cukrzycy jako o pladze XXI wieku, także dlatego, że wiąże się z tą chorobą szereg powikłań. Co jest przyczyną powikłań cukrzycowych? No, podstawową przyczyną powikłań cukrzycy, tak zwanych przewlekłych powikłań, chorób serca przede wszystkim, ale również retinopatii cukrzycowej prowadzącej do ślepoty, również i neuropatii cukrzycowej prowadzącej do amputacji z powodu stopy cukrzycowej, czy niewydolności nerek i transplantacji. Główną przyczyną jest złe wyrównanie cukrzycy. Zasada współczesnej diabetologii jest taka, że należy wcześnie wykryć cukrzycę i od początku możliwie najskuteczniej i najlepiej leczyć. I na to są dowody, są duże prospektywne tak zwane badania, które pokazują, że ilość tych powikłań zmniejsza się, jeżeli pacjent był dobrze wyrównany.
Oczywiście no, muszą być do tego dobre leki i dobrze prowadzone leczenie. Zapobieganie powikłaniom to jest dobrze ustawione, skuteczne, nowoczesne leczenie. W zasadzie to, to się do tego sprowadza. Oczywiście niektórzy tam mówią o wątku skłonności genetycznej, ale my nie umiemy w tej chwili powiedzieć, który pacjent będzie miał większą, a który mniejszą skłonność. Wobec tego wszyscy powinni być dobrze wyrównani, dobrze leczeni i co najważniejsze od samego początku. Trzeba wiedzieć, że zwłaszcza w cukrzycy typu drugiego powikłania cukrzycowe, zwłaszcza sercowo-naczyniowe, rozpoczynają się jeszcze często zanim zostanie wykryta cukrzyca. Czyli my powinniśmy skoncentrować się na wczesnym wykrywaniu, na wynalezieniu grup ryzyka. Ja bym jeszcze do tego dodał, że taki program musi obejmować nie tylko lecznictwo, to jest program wychowawczy społeczny. Taki program powinien być realizowany w ramach czegoś, co byśmy nazwali programem narodowym wczesnego wykrywania, zapobiegania cukrzycy i właściwego leczenia.